Przypomnijmy, że chłopiec wypadł z okna drugiego piętra jednego z bloków przy ulicy Wita Stwosza. Głogowska prokuratura badała, jak doszło do tego zdarzenia. Jak ustalono, w tym czasie pozostawał on pod opieką swojego ojca. Ojciec ten spożywał wówczas alkohol, na skutek wypitego alkoholu zasnął i nie sprawował tej opieki w sposób należyty i dlatego doszło do tego zdarzenia. Ojciec usłyszał już zarzuty. Prokurator domagał się także tymczasowego aresztu dla mężczyzny. Posiedzenie w tej sprawie odbyło się dzisiaj. Został mu przedstawiony zarzut narażenia swojego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czyli artykuł 160 paragraf 2 kodeksu karnego. Wczoraj skierowaliśmy wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych sąd uwzględnił ten wniosek i zastosował areszt na okres 3 miesięcy. Mężczyzna przyznał się do winy, a jego syn nadal przebywa we wrocławskim Centrum Urazowym dla Dzieci. Udało nam się dowiedzieć, że chłopiec nie znajduje się już na oddziale intensywnej terapii. Lekarze mają z nim kontakt, a jego stan jest stabilny.